czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kim jesteś, żołnierzu, i skąd przybywasz? O Kwiryniuszu, wielkorządco Syrii. Jestem posłańcem najjaśniejszego Cezara Augusta. Oto rozporządzenie, które musi się podporządkować wszyscy mieszkańcy cesarstwa. Słuchajcie, słuchajcie. Oto w całym kraju zostanie przeprowadzony spis ludności. Każdy obywatel Rzymu i jego prowincji ma obowiązek udać się do swojego rodzinnego miasta wraz z rodziną, by się dać zapisać. Podpisano Cezar Octavian August. Wykonać. Maryjo, słyszałaś rozkaz Cezara? Do Betlejem ruszamy jutro wcześnie, z rana. Sercem rozważam wszelkie Boże plany. Pod Twoją opiekę, Józefie kochany, w trudach nie utracę pobożnej radości.